Maski i nakrycia głowy spełniają bardzo ważną rolę. Twarzy nie widać, wysilać się za bardzo nie trzeba. Prawda, gra w masce, mniejszy stres. Nagminnie używają masek te kabarety, które mają słabych aktorów. Albo nieciekawą fizjonomię. Kiedyś widziałem taki kabaret. Większość numerów grali w maski. Ale jak je zdjęli, to przestałem się dziwić dlaczego. Żwirku, ale jestem słaby. Chyba zatrułem się grzybami. Strasznie boli mnie brzuszek. A ja głód czuję. Może poszlibyśmy nad staw coś zarzucić? A masz tam jakąś działkę? Ja nie mam. Ale wodnik coś ma. Oj, boję się chodzić nad staw, bo tam podobno rusałka grasuje. Nie bój się, rusałka Marysia nic nie zrobi. No to chodźmy w chaszcze. Wodniku! 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 Jestem! Wodniku, a dlaczego ty masz takie duże oczy? Żeby lepiej widzieć was. A dlaczego masz takie duże uszy? Słyszeć lepiej was, żeby. Wodniku, wodniku, a dlaczego ty nie masz zębów? Nie lekceważcie potęgi mocy. O, my właśnie do ciebie w sprawie moci. Tak, tak, bo muchomorka strasznie boli brzuszek. Wiem. Dam wam magiczne zioła. One na pewno wam pomogą. Niech moc będzie z wami. Żwirku, zobacz. Gdzie? Ej, ty! Zawisza Czarny to twój idol? Jestem Lord Vader. Szukam rycerzy Jedi. Że co? Chcesz może jointa? Dawno, dawno temu. Gdzieś w odległej galaktyce... Ta!
odległej galaktyce. Za górami. Za lasami. Przeszedłem na ciemną stronę mocy. Uważajcie, nie lekceważcie potęgi mocy. Co on gada? Nic nam się nie może stać. Ojej, Żwirzwir Kuku? Tip, tip. Co ci się stało? Tip. Halo, Houston? Mamy problem. Drodzy Państwo, a teraz w ramach podniesienia atrakcyjności programu razem z Marcinem posprzątamy scenę. Tak. Ja jak się wyplączę, roba jasna. Nie, to może ja go wezmę, tu już nie idź. Nie, idę, bo muszę przewietrzyć ogon. A tak, a to by się przydało. Może wyjść na zewnątrz budynku w ogóle. Tu będziesz wietrzył? Jak przyjechałem, tu będę wietrzył, tak. Jak przyjechałem dzisiaj do Krakowa, to... Pani reżyser powiedziała mi, na pewno w rajtuzach nie będziesz chodził, a i po prostu chodzę. Tak. A ty miałeś kiedyś jakieś widzenie po jakiejś używce? Niestety nie, dlatego że nigdy mnie nie poczęstowałeś i dlatego... Ja miałem ostatnio widzenie, ale po alkoholu. Widziałem dwóch policjantów w drzwiach. Prosili, żeby było ciszej. Właśnie, to jest dziwne, że jak policjanci przychodzą, to nigdy nie proszę, żeby było głośniej, nie? Tak. Adam i Ewa. Ja Adam. Dobrze.